W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, dzisiaj jest 12 września. 12 września to jest bardzo skromne święto, bo dosłownie trzeciej klasy i dzisiaj przez niedzielę przysłonięte. Ale nie sposób dla nas Polaków zapomnieć o tym święcie Najświętszego imienia Najświętszej Maryi Panny. Drodzy wierni, to święto zostało ustanowione na cześć wielkiej wiktorii pod Wiedniem, której głównym sprawcą był monarcha nasz i rycerstwo nasze, które odparło nawałę turecką od stolicy cesarstwa i od całej chrześcijańskiej Europy. Drodzy wierni, to jest bardzo szlachetna karta, jasna i szlachetna karta w dziejach naszego narodu. Musimy się przyjrzeć temu wydarzeniu, ponieważ jest ono pouczające dla nas, nie tylko po to, ażeby jakby odnowić w nas dumę narodową i dumę z tego, że jesteśmy katolikami, ale też ażeby dać nam jasne i wyraźne wskazówki, jak mamy postępować w czasach obecnych, które bądź co bądź są też w jakiś sposób analogiczne do tamtych czasów XVII wieku. Drodzy wierni, papież wzywał monarchów w Europie, ażeby bronili kontynentu chrześcijańskiego przed nawałą turecką. Ale oto widzimy, że sytuacja w XVII wieku, w drugiej części XVII wieku była na tyle skomplikowana politycznie, że głos papieża nie znajdował posłuchu. Nikt nie śpieszył, ażeby bronić cesarza Leopolda, żeby bronić Wiedeń, ażeby bronić przez to dostępu do Europy dla wojsk muzułmańskich. A potęga muzułmańska była nieprzeliczona. Król francuski ułożył się z sułtanem, ażeby jego szablą, sułtańską szablą, pogromić cesarza w Wiedniu. Natomiast król nasz, Jan III Sobieski, mimo że mógłby powiedzieć, że to nie moja wojna, że Rzeczpospolita jest i tak wykrwawiona i powinna zadbać o swoje, to na wezwanie najwyższego pasterza odpowiedział wielkodusznie. I chociaż od strony politycznej ktoś by mógł powiedzieć, była to decyzja chybiona, bo Austria nam się odpłaciła niecałe 100 lat później pierwszym rozbiorem. Cesarstwo austriackie razem z Prusami i Imperium Rosyjskim dokonało pierwszego rozbioru, potem drugiego i trzeciego rozbioru, wymazując ojczyznę naszą z kart historii. Ale król Jan III Sobieski nie mógł postąpić inaczej, ponieważ nie kierowała nim zwykła koniunktura polityczna. Tenże król doskonale zdawał sobie sprawę, że tu nie chodzi tylko o układy polityczne, nie chodzi tylko o rozłożenie sił tak, ażeby nasza Rzeczpospolita była bezpieczna. Królowi chodziło o to, ażeby chrześcijaństwo, ażeby Kościół katolicki był obroniony, ażeby uchronić najpierw stolicę cesarstwa, a potem też uchronić stolicę apostolską i inne kraje przed tą nawałą pogaństwa muzułmańskiego. Przecież ta siła sułtana była przerażająca i miażdżąca. Zielona chorągiew Mahometa poważnie rzucała cień na Wiedeń i na całą Europę. Drodzy wierni, nie po raz pierwszy nasi praojcowie zasłonili swoimi piersiami chrześcijańską Europę i przelewali krew, ażeby bronić dziedzictwa chrześcijańskiego, ażeby bronić wiary katolickiej, ponieważ to było najistotniejsze.
Król nasz z rycerstwem, udając się do Wiednia, dokonywał pielgrzymki, ponieważ nie była to tylko i wyłącznie wyprawa wojenna, ale była to rzeczywiście wyprawa religijna, ponieważ nawiedzał po drodze sanktuaria, oddawał Najświętszej Marii Pannie cześć, w sposób szczególny na Jasnej Górze. Sam monarcha tak wielkiego państwa, jakim była Rzeczpospolita Obojga Narodów, sam służył do mszy świętej, korząc się przed Królem Niebieskim i błagając o to, ażeby uchronił Europę, uchronił Kościół katolicki przed tą straszną klęską. I husaria nasza, kiedy stanęła do boju, to przecież dokonała cudu. Ze świętymi imionami na ustach Jezus i Maryja udało się pokonać tak ogromne wojsko, które oblegało stolicę cesarstwa. Była to ogromna klęska. Król Jan III Sobieski zdobył tą zieloną chorągiew Mahometa i odesłał ją do Rzymu. I po tej niesamowitej wiktorii, kiedy rzeczywiście Turcy musieli się cofnąć, i to na wiele, wiele, wiele wieków, przestali być zagrożeniem dla Europy, król nasz nie uniósł się pychą, ale napisał parafrazę słów Juliusza Cezara do papieża, mówiąc właściwie podobnie jak Cezar, ale mimo wszystko inaczej. Cezar napisał: Veni, vidi, vici. Przyszedłem, zobaczyłem i zwyciężyłem. A król nasz napisał do papieża: Veni, vidi, Deus vicit. Przyszedłem, zobaczyłem i Bóg zwyciężył. W tym całym triumfie oręża polskiego król zdawał sobie sprawę, że zasługa zwycięstwa nie do niego należy, tylko Boża pomoc i opieka Najświętszej Marii Panny spowodowały to, że to straszne zagrożenie, to straszne nieszczęście zostało cofnięte od chrześcijańskiego świata. Niestety po wiekach, po Soborze Watykańskim II, papież Paweł VI oddał chorągiew Mahometa Turkom. I ta chorągiew Mahometa jest pewnym symbolem zagrożenia dla chrześcijaństwa, dla cywilizacji europejskiej, dla Kościoła katolickiego. Bo to w tej chwili ta sama Europa znajduje się w analogicznej sytuacji, ponieważ jest zagrożona inwazją islamu. Ale to nie tylko zielona chorągiew zagraża nam, bo chorągiew czerwona, bolszewicka, teraz stała się sześciokolorową, która z innej strony nachodzi na cywilizację chrześcijańską. A oprócz tego wewnętrzne zagrożenie, jakim jest modernizm, liberalizm, libertynizm, który przedostał się przez fałszywą filozofię do umysłów chrześcijan, Europejczyków, jest być może najgorszym zagrożeniem, w jakim się znajduje obecny świat. I drodzy wierni, być może dla Polski jeszcze inwazja muzułmańska jest tematem nie aż tak bardzo palącym, ale te dwa ostatnie zagrożenia są niewątpliwie bardzo niebezpieczne i grożące śmiercią tego wszystkiego, co jest rzeczywiście katolickie i polskie w naszej ojczyźnie. I tutaj, drodzy wierni, wskazówka dla nas, którą pozostawił nam ten wielki monarcha, jest bardzo jasna. My nie możemy wchodzić w żadne koniunktury i układy. My nie możemy powiedzieć, że mnie to nie obchodzi, co się dzieje.
Nasi przodkowie doskonale wiedzieli, że jeżeli zwyciężą Turcy, to świątynie Boże zostaną sprofanowane. Zostaną poniszczone święte wizerunki Matki Najświętszej, zostaną spalone relikwie, że zostaną ograbione ołtarze, sprofanowany Najświętszy Sakrament, jak to się stało w Hagia Sofia w Konstantynopolu i w innych kościołach wschodniego Cesarstwa Rzymskiego. I to powodowało ten święty zapał i tą chęć obrony dziedzictwa chrześcijańskiego. Tak jak powiedziałem, król mógł powiedzieć, bezpieczniej mi będzie obwarować się w granicach Rzeczpospolitej, przygotować się na atak turecki, a nie mieszać się nie do mojej wojny. Ale jego katolickie serce, jego miłość matczyna wobec Najświętszej Maryi Panny nie pozwalała mu spocząć i ojcom naszym nie pozwalała pozostać obojętnymi wobec tak wielkiej klęski zagrażającej całemu światu. Właśnie to, co się stało aktualnie, jest być może oczywiście sytuacją znacznie gorszą, ponieważ żyjemy w czasach, w których nie ma w nas tego zapału rycerskiego, nie ma w nas tego męstwa, które wynika z głębokiego przywiązania do wiary katolickiej. To nowe myślenie, nowa filozofia jakby zniszczyło całkowicie to, co nazywamy męstwem, co nazywamy cnotą męstwa w obronie wiary. W tej chwili słyszymy, że wszystko jest dobre, każda religia jest dobra, że należy iść na wszelkiego rodzaju kompromisy. Zdarza się, że biskupi katolicy zbierają pieniądze, żeby muzułmanom budować meczety. Nie słychać o tym, żeby gdzieś w muzułmańskich krajach ich imamowie zbierali pieniądze, żeby katolikom pobudować kościół. Kto słyszał o tym, żeby w Arabii Saudyjskiej była przeprowadzona jakaś zbiórka, żeby pobudować tam kościół dla tych nielicznych jeszcze chrześcijan, którzy tam gdzieś się ukrywają? Nie słyszymy o tym. A jaka jest postawa katolików? Postawa bierności. Każdy ma swoją rację, każdy ma swoją prawdę, mimo że jest ona być może całkowicie diametralnie różna od mojej prawdy, to należy ją szanować, mówi współczesny świat. I drodzy wierni, ta postawa takiego liberalizmu, postawa wolności sumienia, którą współczesny świat gdzieś promuje, to jest pozbawienie godności królewskiej Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego przeczystej Matki. Wszyscy ci, którzy głoszą takie hasła z polskich polityków, zaczynając być może właśnie od odzyskania niepodległości, czasy sanacji, potem PRL-u i po tak zwanej transformacji ustrojowej, wszyscy, którzy mówią, że wolność religijna jest prawem, wszyscy ci mówią, do Chrystusa i do Najświętszej Maryi Panny nie chcemy, ażebyście królowali w naszej ojczyźnie. Wszyscy ci zdradzają i zapierają się tej wielkiej monarchini, która przecież z wyboru Jana Kazimierza dzierży berło w naszej ojczyźnie. Drodzy wierni, ale też i religijne zamieszanie, które się pojawia, każe nam ruszyć do boju, nie pozostawać w pewnym wygodnym, ciepłym miejscu. Kiedy się znajdujemy w tym całym kryzysie religijnym, jakże jest wielu jeszcze ludzi, którzy wolą wygodę niż pewne radykalne wybory, ażeby wiarę nieskażoną posiadać. Wy wszyscy, którzy tutaj przychodzicie, albo zdecydowana większość z was przybywa tutaj z daleka, pokonując często kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów, a niektórzy nawet i ponad 100, ażeby
uczestniczyć we mszy świętej, ażeby słuchać wiary katolickiej. Dlatego niech nigdy nie dopuśćmy tej pokusy, która mówi, tak mi daleko do Kościoła, pójdę sobie na Novus Ordo, bo przecież mam Kościół 5 minut. Ileż osób dla pewnej jakiejś takiej często właśnie wygody albo nie narażania siebie na wszelkiego rodzaju trudności, być może szykany, być może wszelkie jakieś koszta, które z tym się wiążą, gdzieś żyją w takim pewnym rozdwojeniu wewnętrznym. Z jednej strony zdają sobie sprawę, jaka jest prawda, ale z drugiej strony dalej kolaborują z tymi, którzy niszczą wiarę i udają, że nic się złego nie dzieje. Wspierają w jakiś tam sposób tych, którzy świadomie bądź nieświadomie doprowadzają do ruiny Kościół katolicki. Bo tak jest wygodniej. 10 lat temu, kiedy podejmowałem decyzję o wstąpieniu do bractwa, gdzieś mi ciągle pojawiała się w głowie myśl, jak żeby mi było wygodnie, gdybym nie wiedział tego wszystkiego, co wiem. Gdybym nie wiedział o tym całym kryzysie, o tym całym zagrożeniu, o tym całym nieszczęściu, apostazji, które się dokonuje w umysłach katolików, w umysłach hierarchów, jak żeby mi było wygodnie i spokojnie żyć tam, gdzie żyłem. Jest to wielka pokusa, ażeby wiedząc, jak jest, jaka jest sytuacja, pójść na pewnego rodzaju kompromis i powiedzieć, nie będę wychodził przed szereg, nie będę się wysuwał, nie będę się narażał, nie będę nadstawiał swojej głowy, niech to zrobią inni, a ja ewentualnie jako gdzieś tam z tyłu dołączę do zwycięskiego orszaku. Wierni, fatalna to jest postawa. I trzecie zagrożenie to zagrożenie moralne. To zagrożenie, które niewątpliwie przedziera się do naszych umysłów na różne sposoby, przez złe towarzystwo, przez złe media. Żyjemy w zatrutej atmosferze moralnej, która oswaja nas powoli z tą całą zgnilizną. Już nam nie śmierdzi to wszystko, bo myśmy się do tego przyzwyczaili. To, co się dzieje w polityce, co się dzieje na naszych ulicach, co się dzieje w umysłach, szczególnie młodych ludzi, jak oni są zatruwani, już nam to nie śmierdzi, bo myśmy się tego nawąchali tyle, że nie widzimy problemu. I tutaj postawa nasza musi być radykalna wobec tej całej zgnilizny moralnej. Drodzy wierni, nie jest naszej mocy, by zmienić prawa, które są stanowione w naszej ojczyźnie, w Europie, na świecie, ale jest w naszej mocy bronić się do upadłego przed tą całą propagandą. I tu powinniśmy być radykalni. W sposób szczególny wobec mediów, wobec muzyki, która jest nośnikiem czy antykultury najczęściej, wobec złego towarzystwa. Nieważne, co powiedzą. Nieważne, jeżeli nawet będę jakiś tam zacofany, bo nie będę wiedział, co się dzieje aktualnie w polityce. Ale muszę bronić duszy swojej, ażeby ona nie stała się modernistyczna, liberalna, zepsuta, zgniła przez to, że chłonę ten cały bałagan, który do mnie dochodzi przez telewizję, przez internet, przez radio. Drodzy wierni, jeżeli mam towarzystwo, które ewidentnie jest daleko od Boga i jeszcze do tego w swoim bezbożnictwie jest gorliwe, to dla katolika jest jedna postawa. Nie mogę utrzymywać takich znajomości. Muszę stanowczo
dla dobra swojego, swoich własnych dzieci, bronić siebie przed takim niebezpieczeństwem. W tym czasie, kiedy wydaje się, że wszystkie bastiony padają, że nie ma już bezpiecznych miejsc, że gdzie się nie ruszymy, to wróg odnosi triumfy, to mimo wszystko powinniśmy do upadłego bronić tego, co jest najcenniejsze, wiary naszej. Tak jak powiedział król Jan III Sobieski, Bóg zwyciężył. Król z rycerstwem walczył, a Bóg zwyciężył. I potrzeba, żebyśmy my również ze świętymi imionami Jezusa i Maryi tutaj na ziemi walczyli o wiarę. Chociaż wydaje się, że ta walka jest z góry przegrana, skazana na niepowodzenie, na klęskę, to jednak Bóg zwycięży przez Maryję. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.